Ja witam was bardzo serdecznie, z tej strony Karolek95 w kolejnym odcinku Dead Rising na moim kanale. Na początku chciałem wam powiedzieć, że bardzo dziękuję za ciepłe przyjęcie recenzji od JTabu. Dzisiaj sobie będę nagrywał akurat, bo nie sprawdzałem niczego w Dead Risingu, na tej myszce, czyli Żółty Demon, może tak go nazwę, JM1202 firmy G-Way. Na początku powiem wam, że odpuszczam od razu, może ja już tu nie będę kombinował, przede wszystkim naprawdę chciałem wam bardzo podziękować za to, że jesteście, wspieracie Karolka. Odpuszczę sobie misję poznacie uczestników, bo jest dla mnie za trudna, ja jestem strasznie gówniany w tego typu grach, a mimo wszystko je nagrywam. Jak to? Chociaż no dobra, no nie jestem gówniany, nie przesadzajmy, ale bardzo ciężko mi się tą misję dziabie i mam wrażenie, że po prostu jej nie przejdę, będę się z nią męczył, a jej nie przejdę. Także zrobimy sobie misję, ktoś mi tam podpowiadał, smakuje jak kurczak, żeby ją wykonać, więc zobaczymy. Czy można wam ufać pod tym względem, żeby robić misję? Za chwileczkę się przekonamy. Mam nadzieję, że ta misja będzie jakaś ciekawa. Po nazwie, co mogę teraz stwierdzić? No gdzieś napadniemy na jakąś wędzarnię. czy coś w ten deseń. No, za chwileczkę zobaczymy. W każdym razie mam nadzieję, że to będzie gdzieś dalej niż w centrum pobliskim naszym handlowym. Do przybycia armii 49 godzin. Dobrze, ja sobie pozbieram te najprzydatniejsze dla mnie rzeczy, czyli przydałaby się jeszcze siekierka. No i musimy zacząć powoli robić wasze kombinacje, takie jak między innymi latarka plus diamenty, plus klejnoty, żeby zrobić miecz świetlny Jedi, czyli będziemy mieli naszego czaka Jediowca, który z młotem też wygląda całkiem adekwatnie do swojego wyglądu. Bardzo pasuje ten topór, wiertara, gwoździe, dobra. Nie wiem, czy opłaca mi się robić kij baseballowy, bo strasznie szybko się psuje. Tak mi się wydaje. Okej, okay, możemy otworzyć i... A, znowu te... zombioczłapy, a ja już nie w... ja w kowbojkach białych, dobra. Myślałem, że mam gumofilce zielone. Okej. Okay. Czy ta osa... tak, mieliśmy już z nią chyba do czynienia, ona rozwali im głowy wszystkim. Czy oglądamy ten filmik? Dobra, myślę, że nie. W każdym razie ta osa wybucha i rozwala głowy zombiakom. No właśnie, wszystkie są bez głów. Rzucę jeszcze, sorry. Nie, w sumie mam fajne rzeczy, mam... o, wezmę sobie jeszcze zamiast może tej gazety. Przeczytam ją. Dzięki żywności zwiększone 50%. Dobrze. I mamy dwa młoty, topór, wiadro i... o Boże. Dobrze, witam ponownie w centrum handlowym, jak ja dawno tu nie byłem. Panowie i panie, odpierdzielę wam niezłe lanie. Pan stracił rękę, bardzo mi przykro. Tam przed chwilą ludzie głowy, co tu się dzieje w tym centrum? Dobra, może weźmiemy sobie rękawice MMA i pochlastamy, jak myślicie? Co tu mamy? Metalowy kij baseballowy, dobra, odpuszczę sobie to. Tutaj na pewno byłem już. Byłem jakoś w pierwszych odcinkach, z tego co pamiętam. Dobrze, oni wszyscy się na mnie rzucają, ale mogę zrobić buta. Chlas tu chlas, nie trafiłem. Ach. Dobra, z tego co widzę, to ten pan, no nawet tych dwóch panów, czy to była pani gruba jakaś, nie, pan, chcieli dostać buciora, bardzo się cieszę, fajnie. Dostać buta od Karolka to też musi być pewnego rodzaju zaszczyt, jak dostać od kogokolwiek z ulicy buta za nic po prostu. Ty sobie chodzisz, a nagle podbiega do ciebie gościu i wali ci buta z półobrotu albo z wyskoku. Dobra, jeszcze do końca nie wiem, gdzie mam pójść, natomiast muszę jakoś się przedostać przez te, kurde, hordy zombiaków pani. Mięcho, dobra, smacznego. No, znaczy już pani nie poje, bo pani zmarła, natomiast... zmarła, ciężko powiedzieć, że ktoś zmarł, jeśli jest zombiakiem. Witaj. Z tego co wiem, tutaj akurat nie, ale patrząc na takie tablice jak Playboy, będziemy mogli odblokować karty combo. Zdarzyło mi się tak u kolegi. Tu widzę Mona Lisa, czy mogę ją podnieść ze ściany? Mona Lisa, man of menu. Nie jest zabójczą Moną Lizą, ale... no dobra, dobranoc. Szkoda. Dobrze, może sobie podniosę, bo mam trochę mało pieniążków. 30 tysięcy to jest jednak kwota, która mnie nie satysfakcjonuje w tej grze. Gdyż mógłbym znaleźć znacznie więcej. Nie jestem dobry w szukaniu pieniędzy. Co może wydawać wam się dziwne, ale no raz mi się tylko udało znaleźć kiedyś na ulicy 10 zł bodajże. Dobra, jesteśmy w kasynie. Slot Ranch. Tutaj chyba jeszcze nie byłem, ale wydaje mi się, że ta brama się otworzyła, bo wcześniej nie miałem tutaj dostępu. Tak mi się przynajmniej wydaje. Gdyż jeszcze mogę się mylić. Oczywiście dodatkowo. Myszka jak na razie bardzo fajnie. Bardzo fajnie, muszę ją pochwalić. Ta żółta ze skórką aligatora, czy krokodyla, jakbym go drapał po plecach. jest naprawdę bardzo okej. Dobrze. I to nas prowadzi... kurde, same tłuściochy. Czy do kasyna naprawdę chodzą sami grubi ludzie? Chlastu, chlastu. Wstałem, wiadomość. Aj, nie to. Nie, dobrze, to. Chwileczkę, żeby oni za mną nie szli. Czy śmierci, tyryry, platinum strip. Dobra, ale na razie zrobimy sobie misję. Smakuje jak chicken. Dobranoc. Państwo również, pani już pograła, wystarczy. Czy pan? O, rozwaliłem automaty, chyba niepotrzebnie.
Zaraz zniszczy mi się młot, jak będę tak wszystkich rozwalał. Doprawda miałem 200 zabójstw więcej zombiaków. But! I jeszcze sierp. Komuś głowa odpadła chyba, albo ręka. Ole masakra. Mogę wejść na scenę? Uhu! Witam, witam wszystkich bardzo serdecznie w kazaniu noworocznym. Dzisiaj porozmawiamy, mogę być komikiem, dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jak ten pan dostaje w czoło. Zobaczcie, nie śmiejesz się? Chlastu, chlastu, nawet dwóch dostało, ale to wiadro niestety niczego specjalnego nie wniosło do mojego życia. To jakieś kurde kulisy. Co my tu mamy ciekawego? A mogę pozwiedzać górę? Fajnie by było. Dmuchawa do liści! I co, mogę tak bezpośrednio w... No nawet mi nie gadaj, nie? Mogę ich wysuszyć. Dobrze. Może wejdźmy tutaj. Coś tu jeszcze mam ciekawego? Ja chyba nie, jakaś kostka. Tam coś... Czy to jest Zombrex? Bingo! No i co, mamy już chyba bodajże dwa zombie, nie, to mi starczy chyba do końca już. Czy ja mam brać te dmuchawy do liści? Może ja ją wezmę jednak, co? Jak tam się teraz wskakuje? Tak se z dupy zombrek znalazłem, bardzo fajnie, bardzo się cieszę. Bardzo przystojnie się z tym czuję, bardziej przystojnie niż przed chwilą, bez zombreksu. Dobrze, może zamiast... Zamiast, tak, 92%, zobaczymy jak to wygląda. Aha, i do tego mogę wsadzić bodajże gwoździe, ale zaraz się przekonamy. Olej silnikowy. Jest... O, jest klejnot i jest latarka, czyli dmuchawa do liści odpada. Zrobimy sobie klejnot i latarkę i macie, czego chcieliście. Zrobimy sobie miecz świetlny Jedi. Uwaga! Co? Nie słabcie mnie. Dobra, idziemy... Co to jest? Nakrycie głowy tancerki? Nie, 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 nie odpada. Zwróć. Proszę natychmiast oddać. O, coś mi, kurczę, gra laguje, niedobrze bardzo. Będę może dlatego, że zostawiłem komputer na noc. Gitara i bęben. Tego nie będę ruszał. I tu jeszcze mam coś ciekawego. Wiadro, a tutaj jakieś, kurcze, subwoofery i różne miksery, okej. Okay. I Behringer na stojaku. Czy co to jest? Shure? Mikrofon TX, nie znam. Być może jakaś fejkowa firma. Dobrze, no i państwo ciągle czekają na moje występy. Ja obiecałem, że pochlastam... No... Mam nadzieję, że ten miecz szybko się nie kończy, bo jest świetny, nie? Nie dość, że jest świetlny, to jest świetny. I łamie tułowy po prostu. Tułowia. Tułowy. Nie wiem, jak to dobrze powiedzieć. Przede wszystkim zagrywa, zabija wszystkich grubych ludzi. Niesamowita sprawa. O, tu jeszcze coś mam. Rorik Engine. Dobrze, zagrajmy. Ale najpierw zabijemy tą panią i tego pana i rozwaliłem maszynę, czyli nie zagramy. Przypadek. Dobra, na razie nie będę rozwalał tego miecza, ale strasznie długo wytrzymuje. Fajna opcja. Eleganckie, wygodne krzesło. Nie dla mnie, nie? W czasach, kiedy zombiaki przejmują władzę nad światem. Wiadomość nieważna. Dobra, jakaś tam wiadomość mi przepadła, nic się nie stało. Raz ugryziony też. No trudno, najwyżej nie dostaniemy punktów do levelu następnego. Ale zrobimy misję smakuje jak kurczak. Niedługo również rozpocznie się misja trzecia, czyli ta główna, tak zwana bombowe miasto. Dobra, panowie i panie, bo wasz tułów tu więcej nie powstanie. Okej, okay, idziemy dalej, jeszcze dalej i znajdujemy się w... To jest bodajże też chyba to samo kasyno, nie jestem pewien. Informacja, część restauracyjna, tu chyba jeszcze nie byłem. Ale bardzo fajnie tutaj jest, smakuje jak kurczak, czyli misja może być naprawdę w jakimś, powiedzmy, nie wiem, barze mlecznym, ewentualnie jakiejś pizzerii. Jeszcze zobaczymy. Dobrze, idziemy cały czas prosto tam, gdzie prowadzi nas jakże wspaniała strzałeczka. Cucinia Dimocini, nie zdążyłem przeczytać. Pewnie, okej. Okay. O, kurde, klimat Silent Hillowski tego Bambolera, banjo, które leciało w tle. Dobrze, nasza broda jak zawsze ruda. Tego nie było. Dobrze. Aha! W tym odcinku chciałem serdecznie pozdrowić użytkownika Hazer Q. Obiecałem mu, serdecznie pozdrawiam Marcinie. Baw się dobrze, działaj dalej na YouTubie. Mam nadzieję, że oglądasz moje odcinki do końca, to na pewno znajdziesz sobie swoje pozdrowienie. Ten pan jest jakoś dziwnie gruby. I z tego steka mówisz, tyle krwi poleciało? Anton? Dobrze. Łe, tak łe, tak z dupy, łe. Jesteś spóźniony, łe. W końcu dotarłeś, łe. Wali z chochli, dobrze, dobry kucharz. Chef Antoine. Nie strasz, bo się zesrasz.
Potrzeba więcej masełka. On zwariował i wydaje mi się, że w tym garnku będzie pływać głowa, taka nutka dramatyzmu. Czy to jest boss? Ja jestem Karol! I jestem Karol! Dobrze. Chyba muszę skrócić cię o wąsa, bo coś za bardzo tutaj sobie pozwalasz. No zwariował. Dobra, powiedzieliście, zrób mi się smakuje jak kurczak. Z tego co widzę... To jest jakiś boss i mam przez... Ja tu muszę coś jeść, żeby przeżyć. Dajcie mi coś do żarcia. On we mnie będzie rzucać tak patelniami. Skubany szybki jest. Dobrze, ja może pobiegam trochę po części restauracyjnej. Dajcie mi coś do żarcia! Co, on będzie tak za mną biegał, tak? Czemu teraz akurat musiały się trafić wszystkie bossy? Nie chcę krzesła! Puść to! I pij to wino. Chociaż wino niekoniecznie. Ale dobra, troszkę mi dało tego życia. Gdzie jest kucharz Antoine? Tam jest. Kurde zombiaki pieprzone, jak ja ci kurde grubasze pociągnę w rzepkę z kalambura. Dobra, jest kombo. Szybka dźwignia na łokieć. Miecz laserowy. Idziemy z powrotem do Antoana. On będzie sobie zostawał w kuchni. Okej, dostałem chyba z makaronu. Nie mam pojęcia co to było. No i dostałem również w ryj. I on może biegać po całym centrum, więc dobra, jestem... Jestem w dupie, mam nadzieję, że szybko... Dobra. Dobra, troszeczkę dostaliśmy. Dobra, i to by było na tyle na razie... Co? Nie! Zginąłem? Jakie te misje są trudne, bez kitu. Jakie te misje są trudne. Dobra, wracam do was za chwilę, jak uda mi się przejść tę misję. Tę misję sobie zrobię. Zaraz do was wracam. Dobra ludzie, mam dość. Jestem po 6 razach walki z kucharzem. Nie przyniosło to żadnych efektów. Jestem w dupie zesrany. Stwierdziłem, że będę zapisywał grę co 12 sekund, gdyż potem muszę nadrabiać. To jest jedyny minus tej gry, który doprowadza mnie do marskości warg, że trzeba zapisywać grę i nie wczytuje się od ostatniego, tak jakby bossa, od ostatniego zaczęcia misji, tylko od ostatniego zapisu, który ja miałem w tym przypadku jakieś pół godziny temu, gdyż walka z tym kucharzem po prostu, tak jak mówiłem, prawie miał marskość, kurde, warg, czy tam martwice nerek, cokolwiek. Dobrze, zrobimy sobie w takim razie misję, o ile tylko da się ją zrobić, chuck model do naśladowania. Ludzie, nie dawajcie mi takich trudnych misji, bo ja jestem noobem, jeśli chodzi o to widocznie i jestem po prostu za słaby na to. Dlaczego ja mam tak mało miejsca w plecaku moim, w ekwipunku, który trzymam, nie wiem, gdzieś w kieszeni. Ja się zastanawiam, gdzie on trzyma topór, wiadro i jeszcze, kurde, kij baseballowy. Nie wiem, naprawdę nie wiem. Dobrze. Tu te zombiory wszystkie poumierały, dobrze. Pan jeszcze dostanie tradycyjnie z kolczastego kija. Okej, i teraz pójdziemy sobie tam. No dobrze, to mnie prowadzi tutaj. No tam będzie trochę wyrzynania, ale nie będę zabijał tych zombiaków, bo nie chcę za bardzo tracić czasu. Oni wszyscy idą w moją stronę. Chyba pachnę im jak kaczka. Dobrze, Casino America. I tutaj będziemy musieli stłamsić jakiegoś gościa, który się nazywa Cure albo Kure, nie wiem, po jakiemu to się czyta. Starohebrajskie mogło być też Kar. Skąd ja to wiem, nie mam pojęcia. Matka natura uczy czasem. Jak na przykład, nie wiem, nie znalibyście YouTube'a, to skąd wiedzielibyście, że nagrywa ktoś taki jak Karolek? Tu jest gdzieś ten miecz. Co ten miecz potrafi robić z zombie? To jest koniec, no. Ach, kocham ten mieczek. Zawsze go będę nosił ze sobą. Dobrze, on chyba się pojawia po każdym wyjściu i wejściu, czyli mogę go brać nieskończoną ilość razy. To jest fajna opcja. Dobrze, but! O! Uuu! Tego nie znałem, a... Mogę przecinać zombiaki. O, to grubo pani, jak to będzie wyglądało? Chlastu. Jeszcze go zabiłem końcem tego. No dobra, muszę iść w tamtą stronę.
Czak, model do naśladowania. Zaraz postaramy sobie na spokojnie wykonać tę misję. Zabiorę pani pieniądze, może być 200 dolarków, zawsze się przyda. Pani już i pan tutaj w tym kapeluszu dziwnym z Prady. O, znowu zahaczyłem. Tak mu czaszkę delikatnie przeciąłem. Tutaj sprzedawca, który chciał mnie nastraszyć z jakiegoś, nie wiem, czy to był, kurczę, nożyk, czy cokolwiek. 950 zabitych zombiaków, czyli wróciliśmy do naszego standardu, który był już przed chwilą z naszym kucharzem, jakże wspaniałym, którego nie umie rozwalić. Bombowe miasto. Czas powoli mija do bombowego miasta. Muszę wejść tutaj. Dobrze, Zombrex. Widzę Zombrex. Niestety nie mogę go wziąć. Pies mi wszedł do pokoju. Zaraz zostanie buta w czoło. Ewentualnie go pogłaszczę. Okej, coś tu się dzieje. Czy to jest misja już? Chyba tak. To jest ta nasza główna misja. Jak to jest kolejny boss? Narkoman. Wow. Wiedziałem, że tak zrobi. Tak przeciągnie. Ale narkoman skubany. Fajnie. A dready od kiedy zapuszczasz? Ja brodę na przykład kupiłem. Nie, nikt nie wypuścił. Smażyli ludzi. Opresję, przeczytałem opryszczkę. Co tam jest w ogóle właśnie? No jak widzę takiego typa, to mam ochotę mu zgolić dready na łyso, naprawdę. Ty masz jaja? Chyba we włosach. Czego ty nie masz we włosach? No nie mówcie mi, że to jest kolejny boss. Ja przecież nie mam szans z tymi boss... Ja... Wiki! Czemu, po pierwsze, czemu oni są tacy szybcy? A on mnie będzie robił... Narkoman mnie będzie robił z zaskoczenia, tak. Ja nie mam szans, nie mam... Zawsze przy sobie powinienem mieć jakieś żarcie. Dobra, wrócę do ciebie niedługo, dziewczyno. Pójdę coś zjeść. Nie wiem, czy tutaj uda mi się znaleźć jakieś żarcie, wątpię. Czy on za mną pobiegnie? No, na szczęście nie biegnie. Help me... Aha, czyli on ją będzie teraz zabijał. Bardzo fajnie. Gra mnie powoli zaczyna irytować, gdyż... No nie mam pojęcia, co mam robić z tymi bossami, jak mam je rozwalać. Dajcie mi jakieś żarcie, nie wiem. Czy tu znajdę jakąś przekąskę może małą, maleńką, jakieś, nie wiem, kurczaka? Nie wiem, cokolwiek. Kask Showmana USA. Nie chcę kasku. Biały sportowy garnitur? Dobra, może nie teraz, szybko. Czak, nie podniecaj się tak! Bo nie ma czasu! Dobra, on chyba zabije tamtą dziewczynę. Nie jestem w dupie. Tu jest część restauracyjna. Ketchup. Dobrze, ten gościu mam nadzieję krzywdy mi nie zrobi. No i akurat skończył mi się miecz, super. Żeberka z grilla, szamaj to. Dobra, zamiast wiadra weźmiemy sobie piłę łańcuchową. I zamiast, znaczy zamiast wiadra to weźmiemy i zamiast teraz wiadra to. Dobrze, i hamburger mam nadzieję troszkę życia mi odnowi. Ja idę z powrotem walczyć z... Ja pozabijam te zębiaki. Czemu ja mam tak mało życia po pierwsze? Powinienem mieć trochę więcej tych kropek. Jeszcze raz. Dodatkowo żeberka z grilla. Nie. Zjem hamburgera oczywiście. Tak, to miałem zrobić. Jeść hamburgera. Ten gościu się próbuje do mnie dokulać. I teraz wziąć piłę, a nie ketchup. Nie gadajcie, że mi rozwaliły piłę. No nie, to się nie dzieje. Hamburger. Dobra, ten gościu widzę potyka się o własne sznurówki. Skąd ja przyszedłem? Bodajże stamtąd.
Trzeba rozwalić tego Brandona. Jak... A może tak faktycznie, ta misja się tak długo wykonuje, ja nie mam pojęcia. Mogłem sobie w sumie zrobić misję ten raz ugryziony. Tutaj zaczyna się darcie ryja. Dobra, jest Brandon. Jest Vicky, ale nie widzę Brandona. No i przecież on jest nie do rozwalenia. Co? Mhm, z pół obrotu widzę. Dobra, sobie może zjem hamburgerka. Jak to wygląda wspaniale. On jest do rozwalenia. W miarę możliwości go trochę pociacham. To będzie bardzo ciężkie. Ja jestem za bardzo pazerny na tego Brandona. Dobra, na razie mi się nie kończy. Żeberka jest już czy jeszcze nie? Zaryzykuję i jeszcze nie zjem. Ale szybko żeberka, żeberka, żeberka z grilla. Zdążyłem, ale jeszcze mnie dziabnął. Okej, muszę pójść po jakieś jedzenie, nie będę ryzykował, mam nadzieję, że mnie nie zaatakuje. Zaraz wracam do ciebie. O, tu mam coś jeszcze, przekąska. Uaa! Nie pobiegnij za mną. Nie pobieg... Nie! Dobra, zostaję w tamtym miejscu, okej. Ja teraz może poszukam jakiejś ciekawej restauracji po tej stronie. Tu nie będzie żadnej restauracji zdecydowanie. Zaryzykowałbym, ale troszeczkę się boję. A ja tego Brandona jestem w stanie rozwalić. W końcu narkoman nie będzie mi, kurczę, współpracowników germanił. Gdzie była ta Sasquatchowa restaurante? Tam była chyba? Czy tutaj? Nie, tu nie, zdecydowanie. Tam była. Okej, mam nadzieję, że ten Brandon nie odnawia sobie sam życia, bo to by było, kurde, niesamowite i całkiem nie do przejścia. Dobrze, wezmę sobie jamburgera. Hamburger. I jeszcze wezmę sobie... pieczony ziemniak. Nie wiem, czy to zwróci mi tyle, ile bym potrzebował. Natomiast mogę wziąć jeszcze tego hamburgera. Dobrze, mam dwa hamburgery. Piszcie mi ludzie w tym odcinku, jak sobie powiększyć ekwipunek, bo mam troszkę zdecydowanie za mało rzeczy w tym ekwipunku. Przydałoby się zdecydowanie więcej. Dobra, i wracamy do tego typa. Przestańcie się na mnie rzucać. Mówiłem już, że nie dam autografu. Myszki nie oddam. Myszki są dla mistrzów. Dobra, wiadomość jakaś nieważna. Trudno. Raz ugryziony też zaraz przestanie istnieć, mieć rację bytu. Dobrze, i na spokojnie. Ile on ma życia? No to jest taki masochista, on sam siebie jeszcze chlasta, tak? Dobra, Karol, skupienie. Uciekaj, 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 uciekaj. Dobra. Hamburger. Okej, okay, młot! I zapraszam na walkę. To było dobre, to było dobre. Ach, przeżyję to. Chodź, Brandon, chodź. Chodź, Brandon Walker. Twój stary chyba pracował na farmie tego, Donalda. Ach, i... To jest pierwszy boss pokonany w tej grze. Jaki ja jestem szczęśliwy. Niesamowite. Może tak trzeba rozwalić kucharza, po prostu co chwila latać i wracać po żarcie, ale ten kucharz był w ogóle niesamowity. Jego jeszcze w miarę dało się rozwalić. Mam nadzieję, że ten zombiak nie jest jakiś specjalnie zmutowany i mnie nie zje. Że on po prostu tego Brandona sobie dokończy na śniadanko. Yes. I co? Dready już nie pachną tak jak zawsze. Aha, no dobra. Ciało Bambina. Bardzo mi przykro. Dready już w niczym nie pomogą, lubię. Dobra, teraz tak. Ten zombiak, dobranoc. O, zdrowie wzrosło. Nareszcie mam 5. Uzyskano kartę combo. Karta combo wygląda broń drzewcowa, czyli to jest miotełka plus maczeta. I wygląda całkiem fajnie, dobrze. Jeszcze tego nie znałem, ale co? To teraz co, Vicky? Proszę zabierz mnie stąd. Chcę się udać w jakieś ciche miejsce, gdzie ludzie nie robią głupot, tak jak tu. Ludzie są do dupy. OMG, my off. Off. Wbiłem właśnie level. Co ty tak napinasz? To może się wysiusiaj, co? Ja sobie zapiszę grę, na pewno.
Tak przy kobiecie, no wiesz ty co, wariacie. Dobra, powiedzmy na drugim. Okej. I tyle mi jeszcze. Prawie 2 godziny nam zajęło zrobienie tej misji, oczywiście 2 godziny czasu w grze. I to by było na tyle w tym odcinku Dead Rising 2 na moim kanale. Bardzo się cieszę, że rozwaliłem pierwszego bossa. Misja po prostu z kucharzem jak dla mnie nie do wykonania. Cieszę się, że jej nie robię. I nie zrobię jej, odpuszczam ją, bo tego bossa dałem na... Albo? Robić misję z kucharzem jeszcze raz? No, kurde, co wy mi tu wysyłacie? To jest naprawdę nie do przejścia. Dobra, piszcie, co mam sobie zrobić w następnym odcinku. W takim razie dzisiaj już nic nie nagrywam i pod tym odcinkiem czekam na wasze komentarze. Możecie zostawić jakąś łapeczkę, jak wam się podobało. I to tyle od waszego Karolka na dziś. Trzymajcie się bardzo serdecznie. Na razie. Mistrz!